Myślę, że czas przejść sobie do mitologii Azteków. Chciałem o kilku bóstwach powiedzieć. To taki pierwszy odcinek będzie z bóstw i z mitologii Azteków. Myślę, że to akurat ten odcinek, czy ta mitologia zainteresuje w szczególności osoby, które interesują się indianistyką, więc najpierw na pierwszy rzut oka pójdzie tego typu bóstwo. To bóstwo nazywa się Xotl. Bardzo oryginalne, tutaj akurat wykute w kamieniu. Xotl był w ogóle bogiem gry w piłkę, a przede wszystkim był patronem bliźniąt w mitologii Azteku. Xotl był przedstawiany najczęściej jako istota zdeformowana, z wypukłym okiem i stopami wykręconymi do tyłu. W ogóle wierzono, iż sprowadzał nieszczęścia na ludzi oraz jako władca gwiazdy wieczornej sprowadzał noc, nakazując słońcu zachodzić. Był w sumie uważany, ponieważ to jest Bóg patronujący bliźniakom, był również uważany za brata bliźniaka Quetzalcoatla. To jest tak przez ciekawość. Innym przykładowo bóstwem z zakresu mitologii azteckiej jest, a w zasadzie są, bogowie, bo to jest para. Jedno się nazywa Xochipilli, a drugie Xochiquetzal. Więc ten bóg i ta bogini kwiatów, tańców i śpiewu, tak naprawdę. Xochipilli był w ogóle uosobieniem ducha o takim czerwonym obliczu, natomiast Xochiquetzal była boginią darów ziemi, dzięki której w ogóle kobiety miały możliwość rodzenia dzieci. To jest też taka patronka kobiet w mitologii azteckiej. Innym bóstwem, trzecim, bo za dużo to niezdrowo, więc postaram się przedstawić cztery bóstwa teraz, w następnym jakimś odcinku kolejne cztery. No i w ten sposób będziemy mogli sobie przerobić mitologię aztecką, a przynajmniej poznać się przede wszystkim z bóstwami, jakie występują w mitologii azteckiej. Więc mamy następne bóstwo, które nazywa się Tlaloc, albo Tlaloc, jakby to wymawiać. Jest to bóg gór, deszczu i wiosny, przejęty w sumie przez Azteków od Tolteków po przybyciu do Meksyku. Tlaloc mieszkał na górze z Chalchuhtitlue, tak chyba to się wymawia. W ziemskim raju przyjmował duchy osób, którzy zginęli od pioruna, bądź też utonęli, lub zmarli na trąd, czy na jakąś inną zakaźną chorobę. Tlaloc posiadał w sumie cztery dzbany, które dawały różne rezultaty, bo pierwszy powodował wzrost kukurydzy i owoców, drugi wytwarzał sieć pajęczą, którą ściągał śnieć ze zbóż, trzecią powtykał wszystko szronem, czwarty dzban niszczył w sumie owoce. Tlaloc był przedstawiany na czarno z takimi ozdobnymi wieńcami z białych piór i z zielonym piórem na środku, na czubku głowy. I temu azteckiemu bogu składano ofiary przede wszystkim z ludzi, a jego kult był bardziej krwawy niż Coatlicue czy jakieś inne kulty. Kapłani kupowali od matek dzieci, po czym je gotowali i zjadali. Przed śmiercią płacz dzieci był źródłem ogólnej radości i rozrywki, ponieważ stanowił zwiastun deszczu, który w sumie miał użyźnić ziemię. I na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć o jednym bóstwie. To bóstwo to będzie wyglądało mniej więcej tak, jak ktoś się interesuje indianistyką, od razu rozpozna. Jest to Quetzalcoatl, czyli pierzasty wąż, tak naprawdę. Jest to aztecki bóg słońca, który dawał życie i sprowadzał deszcz. Majowie mówili na niego Kukulakan,
zaś Toltekowie nazywali go Humeakiem. Podobno udał się do świata zmarłych, a powróciwszy z niego rozrzucił kości zmarłych, pokropione jego krwią, tworząc w ten sposób ludzi. W sumie nigdy nie składano mu ofiar z ludzi, nawet u Azteków. Imię jego to takie połączenie dwóch słów, bo Quetzal to rajski ptak albo pierzasty ptak, natomiast Coatl to wąż. Aztecy uważali za Quetzalcoatla, przybyłego w 1519 roku hiszpańskiego konfiskadora Hernana Cortesa, którego powrót z oceanu zapowiedziała przepowiednia Majów. Aztekowie oczywiście, podbijając tereny, przejęli bogów Majów i Tolteków, a w azteckiej wersji do odejścia Quetzalcoatla przyczynił się bóg wojny. Tezcatlipoca, to w dosłownym tłumaczeniu by znaczyło dymiące lustro, nakłaniając go do pijaństwa i małżeńskiej zdrady. W żalu Quetzalcoatl spalił własny pałac, który był zbudowany ze srebra, z muszli, zakopał skarby, po czym ze sługami odpłynął, odbierając, że pewnego dnia powróci. I oczywiście w innej wersji Quetzalcoatl spalił się na stosie, po czym jak Feniks powstał właśnie jako ptak, jako ten rajski ptak Quetzalcoatl. Niewątpliwie bóstwa azteckie też mają dużo ciekawych wątków. W ogóle mitologia aztecka jest bardzo ciekawa. Jeżeli chcecie oczywiście ją poznać, to na kanale będą się ukazywały sukcesywnie filmy z tego zakresu, więc myślę, że warto zalajkować ten film, warto go kanał zasubskrybować i serdecznie pozdrawiam. A tak to przejrzyjcie pozostałe playlisty, bo naprawdę coś ciekawego możecie tam znaleźć.